W tym czasie Anna otruła znajomą staruszkę i zabrała jej 80 dolarów, a także futro z królików. To dało jej krótkotrwałą przyjemność i szybko wróciła do podtruwania Jakoba. Ten w końcu trafił do szpitala. Na ratunek było już niestety za późno, wagner zmarł wijąc się z bólu. Anna była sprytna, odczekała chwilę, po czym pełna udawanego bólu i rozpaczy pojawiła się w sądzie. Zaczęła dopytywać o testament, który rzekomo miał jej zostawić Jakob poprosiła o ponowne przeszukanie mieszkania. I tak się stało. Na półce odnaleziono odręcznie sporządzony list.